Te żonkilki były wsadzone w zeszłym roku po Wielkanocy, no po tym jak przekwitły po prostu, w normalnym terminie przekwitania tego typu kwiatów. Były wsadzone na dno tej wielgachnej donicy pod inne kwiaty, za radą mojej mamy, bez żadnego zimowania, suszenia, nie wiadomo czego, bo na takie rzeczy jestem, nie, nazwijmy to zbyt leniwa lub po prostu gospodarująca czas na inne rzeczy niż zabawa w cebulki. I tak sobie założyłam, że no trudno, najwyżej, nie wiem, zakwitnie 5%, no 5 może przesadzam, 20% z tego najwyżej się zepsują. Tymczasem zakwitło naprawdę mnóstwo, czy wyrosło mnóstwo, bo jeszcze nie wszystkie zakwitły. Tu zakwitł jeden gatunek, tu są dwa różne gatunki. Zobaczymy, jak będzie z tym drugim, bo nie wiem, czy to jest drugi gatunek, czy... I te takie krótsze kikutki, które gdzieniegdzie tutaj są, bo starałam się je tak mieszać, czy po prostu te miały zimniej, bo są bardziej, widzicie, przy brzegach, te takie niższe, zobaczymy, ale wygląda na to, że przeżyło ich naprawdę całkiem sporo. Zabieram się właśnie za dość duże gotowanie, którego efektem będą 3 zestawy różnych papek dla dziecka. My karmimy dziecko na razie takim mieszanym BLW, zmieszanym z podawaniem kawałków do buzi do odgryzania i papkami, ponieważ nasze dziecko ma ogromny apetyt na stałe pokarmy i takie BLW na razie jeszcze się nie sprawdza na tyle, żeby zaspokoić ten apetyt, więc papki wchodzą tak czy siak. I co ja robię? Robię zawsze dużo rzeczy różnych naraz, więc będą dzisiaj 3 rodzaje papek i 2 rodzaje obiadów dla dorosłych, plus parę kąsków właśnie do takiego BLW. Tutaj mam marchew, słodkiego ziemniaka i dynię w szybkowarze, zaraz to zamknę i ugotuję na parze na papkę numer 1, czysto warzywną, po to, żebym miała warzywa jako podstawę do zrobienia pełnowartościowej papki później. Dlaczego mówię pełnowartościowej? Ponieważ nasze dziecko chodzi do żłobka 5 dni w tygodniu i w żłobku dostaje czysto warzywne papki, czysto owocowe papki, dlatego w domu te papki, które dostaję już na kolację czy obiadokolację, staram się, żeby miały dodatek jakiegoś mięska, jajka, twarogu, rybki, czegoś takiego bardziej konkretnego i też źródło tłuszczu, ale nie zawsze robię właśnie papki już gotowe z tym mięsem do przechowywania. Czasem robię czysto warzywne, żeby mieć taką podstawę do wprowadzenia właśnie czegoś nowego typu, nie wiem, fasolę teraz chciałabym niedługo ugotować też i zacząć dodawać, więc będę już miała podstawę warzywną. To zamykam i gotuję na parze. Natomiast tu już mam bardzo podobny miks, ale z wieprzowiną tym razem. To będzie na drugi sort i to już będzie gotowa papka z mięsem i zaraz zobaczycie przygotowania trzeciej. No i jak już mam ugotowaną jedną partię w szybkowarze, a zawsze robię te warzywa w szybkowarze, dla mnie to jest idealny sposób. Ja wiem, że ludzie mają i parowary, i baby cookie, i różne tego typu rzeczy. No ja po prostu kocham szybkowar. Przekładam sobie te warzywa do dużego słoja i będę to później blendowała, ale będę blendowała wszystkie 3 papki naraz, nie myjąc w międzyczasie blendera, więc poczekam, aż wszystkie mi się ugotują. A tutaj teraz wsadzam ten drugi wsad, czyli też warzywa znowu, ale z wieprzowiną. I ważna informacja jest taka, tak samo jak tu będę podrasowywała przed dokończeniem, przed podaniem tę papkę, tak samo podrasowuję w zasadzie każdą, czyli często robię bardzo takie lepkie papki i dodaję troszkę wrzątku, to też jest moja taka metoda na szybkie podgrzewanie, lub podgrzewam w podgrzewaczu do butelek lub lekko w mikrofalówce, różnie to bywa. Dodaję również dopiero przed podaniem, tuż przed podaniem odrobinę jakiegoś fajnego tłuszczu i to jest w moim przypadku różnie, albo masło, albo jakaś śmietanka, albo olej rzepakowy, oliwa z oliwek, co tam jeszcze, olej z pestek dyni, no takie po prostu różne, żeby były urozmaicone tłuszcze i to robię na końcu. Zabieram się teraz za grzanie tego i tutaj już zaczynam robić zupkę, o, liście laurowe. Jako dodatek do dzisiejszego obiadu mam tutaj kaszę jęczmienną, która jest w ryżowarze. Same wary, u mnie szybkowar, ryżowar. Nie solę tej kaszy, ostatnio w ogóle nie solę żadnych rzeczy, które tutaj gotuję, ponieważ one trafiają też bezpośrednio do dziecka. I tej kaszy użyję częściowo do dzisiejszego drobnego BLW, częściowo do zagęszczenia tej zupy, którą tutaj gotuję na bazie wołowiny.
I nad tą kaszą na parze ugotują się brukselki, których również no, niczym nie przyprawiam. I kilka sztuk też trafi do dzisiejszego i może jutrzejszego BLW. Tak, żeby jednak troszkę takich, wiecie, pokarmów w kawałku trafiało do tej małej mordki, a później czego się nie zje, to się rozbebła i zje jako papkę, plus na pewno jedną z dzisiejszych papek też dzisiaj na obiad, o kolację dostanie. Teraz dalsze kroki, zadymienie pełne, jedziemy na trzy gary. Tu się gotuje wywar z liściem laurowym i wołowiną, po prostu tylko to. Później tu pójdą warzywa, trochę kaszy naszej dzisiejszej i to będzie zupka. I jak mówiłam, źródło tłuszczu dodawane na bieżąco. Tu mam takie bitki wieprzowe, które smażę. Tu zaraz usmażę drugą partię, te przełożę tutaj. Później dodam tu warzywa, znaczy wrócą te bitki z powrotem, dodam warzywa, sosik pomidorowy o taki. I będzie się to dusiło i później zostanie zabielone odrobiną mascarpone. Tu natomiast robię taki gulasz wołowy, to jest ta sama wołowina, co jest tutaj do dzieciowej zupy dodana, a to jest ta sama wieprzowina, co jest dodana do tej już papki czekającej na zmielenie. O, rety, rety. W szybkowarze smażę wołowinę i zaraz zamknę szybkowar z liściem laurowym, jałowcem, zielem angielskim i tę wołowinę przez 20 minut będę dusiła. Później dodam do tego... do wołowiny jeszcze dodam grzyby, które mam tu namoczone na te 20 minut. Później dodam do tego pokrojone marchewki i trochę groszku mrożonego. I jeszcze na 5 minut zamknę i też zrobię sosik, prawdopodobnie używając po prostu reszty mascarpone. Ok, mięso już wróciło do tego garnka. Tu już mamy zamknięty szybkowar, gotuje się z grzybami. Czekają później do dodania pokrojone marchewki i groszek mrożony. Natomiast tu mam taką mieszankę warzyw, którą na pół dodam tu i dodam dzieciakowi do bulionu. I mamy już 8 porcji gotowe. Zupa czeka jeszcze na kaszę i potem będzie zmiksowana. Z zupy przewiduję około 10, może 8, zobaczymy. Porcje dla mojego dziecka teraz oscylują w granicach 200 gramów, chociaż zdarzają się dni, że te 200 gramów jest uznane za przykry dowcip, zwłaszcza jeżeli zawiera mięso. I no wtedy trzeba czymś dokarmić, zwykle mlekiem po prostu, ale trzeba czymś załagodzić to rozczarowanie. Natomiast te warzywne zrobiłam trochę mniejsze, bo tak jak Wam mówiłam, prawdopodobnie, chociaż nie na 100%, ale prawdopodobnie będę używała warzywnych jako bazy i będę dodawała coś jeszcze, więc zrobiłam je mniejsze, żeby też nie marnować jedzenia. Ja przechowuję swoje papki w tych takich słoiczkach plastikowych od Philips Avent, ale można czym się tam chce, no mi jest po prostu wygodnie, mam ich tam około 30 i starcza mi to na długo. I staram się po prostu robić naraz kilka rzeczy lub w jednym tygodniu kilka rzeczy, żeby mieć różnorodność w zamrażalniku, żeby nie było tak, że dziecko 4 dni pod rząd je taką samą papkę. I zwykle w momencie, kiedy robię, zostawiam sobie na dzień bieżący oczywiście jedną, dzisiaj prawdopodobnie taką, chociaż też zapytam się, czy mój mąż może się dowie, co, bo on odbiera dziecko, co było dzisiaj w żłobku, jakie warzywa, bo też się staram nie dublować tych samych warzyw. Może zostanie dzisiaj zupka, a to jutro. W każdym razie zostawiam zwykle na dzień bieżący i na dzień następny w lodówce po prostu, a całą resztę mrożę, żeby to było świeżutkie. I na pokrywkach sobie podpisuję, mam taki długopis łatwo zmazywalny, dokupiłam taki marker, sobie podpisuję, co tam w środku jest i tyle, cała filozofia. Jednak nie otwierałam mascarpone, bo sobie przypomniałam, że mam otwartą, ledwo napoczętą śmietanę kremówkę i idealnie na oba te dania, więc tutaj mamy te wszystkie bitki wieprzowe w sosie z warzywami pomidorowym, tutaj mamy gulasz wołowy z marchewką, groszkiem, grzybami w takim sosie, jedno i drugie ze śmietaną, oczywiście je poprzyprawiałam, tu dodałam chili, liść laurowy, ziele angielskie, jałowiec, sól, a tutaj dodałam sól, oregano, lubczyk, natkę pietruszki. I ten sos był już trochę doprawiony. Tak, takie rzeczy dodałam. I mrożonka warzyw miała troszkę natki pietruszki również w sobie, ale to takie znikome ilości. Z zupką jeszcze czekamy na... I zupka też jest gotowa. Dodałam do niej 3 takie czubate łyżki. Oto jest rozmiar łyżki, której użyłam, kaszy jęczmiennej ugotowanej. I zmieliłam wszystko.
I taka jest konsystencja tej zupki i można ją podać albo tak, jeżeli chce się bardziej zupkowato. Jeżeli będzie potrzeba zrobić z tego bardziej papkę, to czego można użyć, to takiej kaszki. Ja mam taką kaszkę z prosa, czyli z kaszy jaglanej. I to jest po prostu kasza jaglana, bez żadnych cukrów i takich rzeczy. W domyśle ona jest do używania bardziej na słodko z owocami czy na mleku, ale nasze dziecko nie lubi na słodko. Nasze dziecko lubi mięso, więc można w ramach takiego, wiecie, zaspokojenia większego apetytu zrobić to właśnie lekko zagęszczone, chociaż ta zupka już jest taka, widzicie, dosyć konkretna. Ta kasza nie jest zmielona totalnie na miazgę, żeby jednak jakaś konsystencja była. No i tyle, jeśli chodzi o to całe gotowanie. Także mamy dwa różne duże obiady dla dorosłych na kilka dni lub na obiady, lunche, wiecie, no. Dużo tu jest posiłków, w tym sensie porcji. Na dzisiaj mamy dodatek kaszę i brukselkę. Na następne dni pewnie też będzie jakaś inna kasza lub makaron i coś innego warzywnego. Natomiast jeżeli chodzi o dzieciowe sprawy, mamy 9 dużych porcji zupy. Te porcje mają 200 ml i mamy 8 porcji tych rzeczy na podstawie warzyw pomarańczowych. Mamy 4 czyste warzywne papki i 4 warzywne z wieprzowiną. I polecam Wam ten system, nie wszystkim zrobieniem papek dla dzieci, bo nie wszyscy mają dzieci w wieku papkowym. To jest bardzo krótki okres w życiu dziecka, ale dwa obiady na raz to jest sztos. I to zaczęłam robić zawsze, jak jest, odkąd byłam na macierzyńskim. Wcześniej też mi się zdarzało często, ale na macierzyńskim po prostu praktycznie zawsze. I naprawdę spędza się w kuchni praktycznie tyle samo czasu, bo jak się tutaj jedną rzecz miesza, to tu się drugą już robi i kroi, a ma się dwa razy więcej obiadu. Wiem, że nie każdy lubi odgrzewane obiady, wiem, że ludzie wolą jeść codziennie na świeżo, ale ja nie dysponuję takim czasem, więc radzę sobie jak mogę.